mówiłem wam już z tego miejsca o tym, co zrobić, kiedy jest coś, czego nie możesz zmienić, a co cię drażni. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która... jeszcze jeden mały trik, który możesz zastosować w momencie, kiedy no, znajdujesz się w środowisku, który cię denerwuje, drażni, a nie za bardzo chcesz podjąć jakąkolwiek reakcję. No i tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość. Dam wam krótką sztuczkę, która wam w tym pomoże. Sztuczkę tę uznaliśmy pod nazwą Bullshit Detektor. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że ta sztuczka jest stosowana również i uczona również przez tybetańskich mnichów, więc warto ją znać. Chodzi o to po pierwsze, że ty jesteś odpowiedzialny za to, co się dzieje w twojej głowie, za twoje myśli, za twoje emocje. Chodzi o to, żeby przejąć kontrolę, czyli popatrzcie, że jeżeli jesteśmy w gronie rodzinnym z rodzicami i musimy wysłuchiwać jakieś rzeczy, które nas drażnią, no, na przykład podczas świąt, to trzeba przesunąć sobie bullshit detektor, czyli poziom, na którym reaguje nasz organizm, czyli dać sobie na wstrzymanie, bo to nie jest tak, że to rodzice, szef czy żona cię denerwuje, to ty się denerwujesz słowami, które słyszysz od właśnie tych osób, czyli to ty jesteś odpowiedzialny za to, co czujesz. Nie oni cię denerwują, tylko ty się denerwujesz na skutek tego, co oni mówią. To jest pierwsza rzecz. Czyli pierwsza rzecz, dajmy sobie na wstrzymanie. Ale naprawdę, jeżeli ciśnienie podrośnie do tego stopnia, że już nie możesz wytrzymać, to trzeba zastosować sztuczkę tych właśnie tybetańskich mnichów. Bullshit detektor w klasycznym wydaniu. Czyli należy unieść ramiona i zrobić coś takiego. I chuj. Przećwiczcie to sobie. Unosisz ramiona i robisz. I chuj. Czyli masz mieć to gdzieś. Są w życiu piękniejsze sprawy niż denerwowanie się i przejmowanie czymś, co za chwilę kompletnie nie będzie miało znaczenia.